Siemanko, z tej strony Ania i niedawno kupiłam taką małą przenośną drukarkę w kształcie kotka. Jest tutaj taka biała, z tyłu też jest biała i ma też takie uszka seledynowe i tutaj też taki pasek. I tutaj jest taki przycisk, którą się ją otwiera i dzisiaj przetestujemy, jak to urządzenie działa. Tutaj ma taki przycisk, który otwiera taką klapę, w której jest taka rurka do robienia zdjęć, ale lepiej jej nie wyjmować, bo ciężko się ją potem wkłada. I tutaj jest też włącznik do włączania jej. Jak tutaj włączymy, tutaj się trzeba przytrzymać i tutaj już jak się tak świeci na niebiesko, to znaczy, że jest włączone. No i tutaj jest taka wtyczka do kabla, żeby podładować. A teraz Wam pokażę, co trzeba zrobić na telefonie, żeby coś wydrukować z tej drukarki. Tutaj jest taka aplikacja Fan Print, naciskamy na nią, tutaj się będzie ładować nam i tutaj mamy, takie różne obrazki i my bierzemy na przykład takiego pieska. Tutaj można zapisać, co na przykład to tutaj można wpisać. Dobra, to na przykład tutaj napiszę tata, ty, a. Tutaj zakończ. I teraz tutaj drukuj. Tutaj jest taki niebieski przycisk. I tutaj się teraz będzie drukować. Ops. Tutaj wyszedł nam taki ładny piesek, to jest taki jamnik z napisami. Ale tutaj się chyba nie zapisało to, co ja napisałam, ale trudno. Najważniejsze, że się udało. Wydrukował się nam taki ładny jamnik, czyli taki ładny piesek, ale niestety nie wpisały się te moje, to co ja napisałam, czyli tata, bo nie skasowałam tamtych poprzednich napisów. Teraz będziemy drukować zdjęcie. Musimy przewinąć. O! Tutaj wybierzemy jakieś moje zdjęcie. Może ja wybiorę. O! Już wiem. O, tutaj teraz będziemy drukować. Tu jest, wydrukowałam moją choinkę podczas świąt. Wydrukowała nam się taka choineczka, ale trochę słabo to tak się wydrukowało, bo jest czarno-białe, więc polecam bardziej właśnie takie rysunki, tak jak ten jamnik, bo one się lepiej drukują. Polecam Wam tą drukarkę do rysunków, bo zdjęcia słabo wychodzą, ale no też coś jest. I to jest bardzo fajna zabawka do telefonu, oczywiście ktoś ma telefon, więc zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i subskrypcję.